trzeba najpierw spróbować wytłumaczyć, dlaczego to wydobycie spada, bo prawda jest taka, że jest wiele powodów. Proszę sobie uświadomić, że nie zbudowano od wielu lat nowej kopalni w Polsce. Ciągle pomysły są, ale nie są realizowane, a więc tracimy kopalnie, nie zyskujemy. Coraz ostrzejsze są wymagania dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy. Coraz trudniej, coraz mocniejsze są wymagania dotyczące przestrzegania prawa pracy. Kiedyś nadganiano czas i wydajność właśnie pracą w dodatkowych godzinach pracy. No i wreszcie to, co w istniejących kopalniach staje się coraz większym problemem, to wzrost głębokości eksploatacji i wzrost odległości górnika, czy drogi, którą trzeba pokonać, żeby dotrzeć do tego przodka wydobywczego. To są przyczyny, które w jakiś sposób obiektywnie tłumaczą, dlaczego to wydobycie spada. Jako remedium można odpowiedzieć tylko jedno. Nowe, nowoczesne kopalnie, dobrze przygotowani górnicy. Przygotowani zawodowo do nowoczesnego górnictwa, dobrze przygotowani ogólnie, otwarci na zmiany, na informatyzację, automatyzację. To jest to, co powinno być zrobione. Podkreślę, nowe kopalnie, jeżeli mamy myśleć o węglu w jakiejś dłuższej perspektywie, są niezbędne. Znaczy, na pewno istnieje bariera technologiczna głębokości eksploatacji. Ja bym ją oceniał w górnictwie węglowym gdzieś na 1500 metrów i dalej to już się staje zadanie niewykonalne. Natomiast do tej głębokości jeszcze nam trochę zostało. Trzeba powiedzieć jedno, same rozwiązania techniczne wszystkiego nie załatwiają. Rozwiązania techniczne, przygotowani do tego ludzie i przemodelowanie procesu wydobywczego. To powinno wyglądać troszkę inaczej, jeżeli zmieniamy coś w obszarze technologii. Warto powiedzieć, że polskie górnictwo już kiedyś tą wielką drogę wykonywało, kiedy wprowadzano pod koniec lat 60. kompleksową mechanizację górnictwa. Musieliśmy bardzo zmienić swoje podejście jako górnicy, kadra zarządzająca, do pracy w zupełnie nowych warunkach. Nam to wyszło. Wtedy byliśmy, można powiedzieć, dobrymi wzorcami dla całego świata. Natomiast być może teraz potrzebna jest jakaś refleksja, co należałoby dalej zrobić. To ciągle jest projekt, o którym się mówi. Jeżeli popatrzymy na daty, które prezentowano w przeszłości, to ten projekt już jest mocno spóźniony. Wynika to z wielu obiektywnych czynności. Nie krytykuję tego, że to jest w takiej fazie, jak jest teraz, ale jest cały szereg nowych projektów górniczych, tylko jest pytanie, jak wygląda realizacja, co wpływa na jakość realizacji tych pomysłów. No bo pomysły są, ale za pomysłami muszą iść pieniądze, to po pierwsze, musi iść wola i musi iść przyjazne prawo. A z tym wynikowo jest różnie. Ja przypomnę, że na przykład zmiany w koncesjach spowodowały, że ubiegając się o koncesję wydobywczo-eksploatacyjną, musimy pokazać, w jaki sposób projekt będzie finansowany, jak będzie, z czego będzie finansowany, a to oznacza, że zanim zaczniemy budować kopalnię, musimy mieć domknięte środki finansowe. Mam wrażenie, że nikt w taki sposób kopalń na świecie nie buduje.